Sprawca fałszywego alarmu na dworcu PKP w Tarnowie został zatrzymany przez policję. Przypomnijmy, że w ubiegły piątek jeden z podróżnych pozostawił swoją torbę w holu głównym przy kasach biletowych, wywołując zaniepokojenie pracowników ochrony, którzy wezwali służby ratunkowe. Maszyna kręcił się bez celu w okolicy dworca. Policjanci wylegitymowali. Okazało się, że to jest 25-latek, mieszkaniec województwa podkarpackiego, który został przewieziony do komisariatu policji Tarnów Centrum. Kontakt niestety był z mężczyzną utrudniony, został zatrzymany, no i sprawą zajęli się policjanci z komisariatu Tarnów Centrum. Tutaj będzie rozważane przedstawienie zarzutu z artykułu 224a kodeksu karnego, to jest spowodowanie niepotrzebnych czynności w związku z zagrożeniem podłożeniem ładunkiem wybuchowym. Mężczyzna po przedstawieniu zarzutów opuścił komisariat. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Urząd Miasta Tarnowa zabrał głos w sprawie przywłaszczenia gotówki zdatków na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypomnijmy, że część wolontariuszy jednej z tarnowskich szkół średnich zeznała, że kwota, którą udało im się zebrać, została zaniżona, natomiast zebrane pieniądze mogły zostać przywłaszczone przez jedną z nauczycielek. Tarnowski magistrat twierdzi, że w tej sprawie ma związane ręce, ponieważ nie posiada oficjalnego pisma z prokuratury, że w sprawie zbiórki zorganizowanej przez dyrekcję szkoły toczy się jakieś postępowanie. Prezydent Miasta Tarnowa od razu zapytał prokuraturę, poprosił o informację, czy w tej sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające. Otrzymał odpowiedź, że toczy się postępowanie dotyczące nieprawidłowości zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, niemniej jednak nie ma ono nic wspólnego z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych. To jest odpowiedź, którą otrzymaliśmy z prokuratury na przełomie stycznia i lutego. Do tej pory żadne inne oficjalne informacje w tej sprawie do nas nie dotarły. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Tarnowska Prokuratura Rejonowa. Kosz zdrowia. Pod takim hasłem w przedszkolu numer 8 odbył się projekt, którego celem jest uświadomienie przedszkolakom, jak ważne jest prawidłowe, zdrowe odżywianie i prowadzenie aktywnego trybu życia. Już po raz drugi w zasadzie bierzemy udział w tym projekcie, ponieważ w styczniu braliśmy udział po raz pierwszy. Wtedy jabłko było myślą przewodnią, było spotkanie z uczniami ze szkoły właśnie. Dzieci mogły spróbować szarlotki pysznej, potem robiliśmy również sok z jabłka. Oglądały jabłko, bawiły się z jabłkiem. W tym miesiącu, w marcu, mamy buraka i z burakiem robimy też różne rzeczy. Projekt Kosz Zdrowia ma mieć cykl 12 spotkań. W lutym była marchew, jakie będą następne warzywa, będziemy pewnie o tym informowani, ale bardzo chętnie bierzemy w nich udział, dlatego że w przedszkolu, jak i większość takich placówek, promujemy zdrowe odżywianie i uczymy dzieci, że właśnie jedzenie warzyw, owoców, ruch na świeżym powietrzu wpływają oczywiście pozytywnie na zdrowie i tego chcemy dzieci uczyć. Co trzeba robić, aby być zdrowym? Trzeba dużo jeść warzyw i owoców. Nie siedzieć cały dzień przed telewizorem, tylko poczytać książkę. Trzeba zażywać witaminę C. Trzeba, gdy jest się chorym, jest za mało witamin, to trzeba pić syropy o smaku jakichś owoców lub warzyw. Trzeba pić wodę mineralną. Nie trzeba oglądać, być na komputerze, tylko iść na spacer, by wdychać zdrowe powietrze. I trzeba jeść dużo ziemniaków. Projekt realizowany jest przez Fundację Empatia. Za nami 13. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej w OHP. Uczestnicy rozwiązali test składający się z 20 pytań, a następnie zaprezentowali swoje umiejętności podczas 15-minutowej autoprezentacji przed komisją konkursową. To są laureaci już pierwszego etapu. O, dzisiaj właśnie mieliśmy finał, zakończenie tego konkursu. Ten konkurs jest w kategorii ogólnopolskich konkursów, a więc zjawiło się z 17 województw przedstawiciele. Zwycięzcą został Tomasz Wawrzynek, reprezentujący Małopolską Komendę Wojewódzką OHP, który przedstawił grę od początku skonstruowaną przez siebie, nad którą pracował ponad rok. Na pewno stres. I takie pozytywne teraz emocje są, więc pozytywnie będę to wspominał. Jest to ostatni rok, w którym tu uczestniczę, więc
Na pewno się cieszę. Na drugim miejscu został sklasyfikowany Sebastian Majewski z Kujawsko-Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej OHP, a trzecie miejsce zajął Beniamin Michacz, reprezentujący Opolską Komendę Wojewódzką OHP. Dwudziestego 3 marca w wielu miejscach diecezji wyruszy ekstremalna droga krzyżowa. Wśród wielu tras jest również ta prowadząca ze Szczepanowa do Wałrudy. Uczestnicy przejdą ponad 40 km z miejsca narodzin świętego Stanisława do domu błogosławionej Karoliny. Z jednej strony mamy tę drogę, jaką pokonuje każdy uczestnik, a więc jest troszeczkę asfaltu, trochę polnych dróg, leśnych ścieżek czy zupełnych bezdroży. A z drugiej strony postrzegam tutaj bardzo duży taki ładunek duchowy. Mianowicie mamy z jednej strony, wychodzimy z domu męczennika, prawda? Notabene pierwsza stacja Drogi Krzyżowej ma miejsce przy kaplicy Narodzenia. Wychodzimy stamtąd, z domu człowieka, który za wierność Bogu i miłość do Boga w drugim człowieku ponosi męczeństwo, po to, by dojść ostatecznie do domu nastoletniej męczennicy, która walcząc o cześć należną każdej kobiecie i o prawo Boże, również ponosi śmierć męczeńską, a to wszystko ubrane jest w ramy rozważania męki, którą podjął Bóg z miłości do człowieka. Na ekstremalną drogę krzyżową ze Szczepanowa do Wałrudy można się zapisać na stronie edk.org.pl. Już dzisiaj finał Ligi Kartingowej. Zmagania w ramach Ligi Kartingowej na torze Małopolskiego Ośrodka Sportów Motorowych Speed Race Tarnów są na ostatniej prostej. Już dzisiaj odbędzie się finał Ligi w kategorii junior oraz senior. O zwycięstwo w kategorii senior będą walczyć Szymon Gawenda, Maciej Skuza oraz Krystian Rycharski, którzy w klasyfikacji generalnej zajmują czołowe miejsca. Nieznaczne różnice punktowe pomiędzy zawodnikami z czołówki gwarantują wiele emocji i zaciętą rywalizację. Początek zmagań już o godzinie 18:00.